zaproszone media na konferencję radnych Prawa i Sprawiedliwości. Po wcześniejszym wydarzeniu, które odbyło się, ważnym wydarzeniem w Grudziądzu, ale z taką łyżką dziegciu, ale to już za nami, a dzisiaj spotykamy się, by przedstawić, zająć się aktualną problematyką samorządu Grudziądza. Na konferencji witam pana radnego Miłosza Jońca. Reszta radnych nie przybyła, widocznie pracują, mają inne zajęcia, dlatego postaramy się we dwójkę tutaj odnieść się do bieżących wydarzeń, do bieżących spraw. Proszę bardzo, pan radny Miłosz Jońc. Szanowni Państwo, chciałem zacząć od innego tematu, ale kilka słów o tej hucpie, która się wydarzyła sprzed godziny. Byliśmy z panem radnym Kosińskim, uczestniczyliśmy w podpisaniu umowy na budowę nowej hali targowej. No i ten kabaret, który nas tam spotkał, no to przekroczył nasze możliwości, naszą wyobraźnię. I jestem trochę zażenowany tą sytuacją. Rozmawiałem krótko z panem prezydentem później, że jako gospodarz tego spotkania nie powinien dopuścić do takiej sytuacji, gdzie radni rządzący w Grudziądzu, którzy powinni wspierać wszystkie inwestycje rządowe, bo to są pieniądze, które idą dla wszystkich mieszkańców Grudziądza i okolicy. To jest bardzo duża kwota, bo mówimy o kwocie 25 milionów złotych. Tak naprawdę zaprotestowali przeciwko tej budowie. Zaprotestowali. Oni nie są szczęśliwi z tego, że ta budowa zostanie zrealizowana. Więc to, co się wydarzyło i forma, w jakiej się to wydarzyło, no to też świadczy o pewnej kulturze politycznej tych ludzi i na tym zakończę ten temat. Druga rzecz, Szanowni Państwo, w niedawnym czasie miałem okazję uczestniczyć i reprezentować miasto Grudziądz w konferencji w Rypinie, który tytuł tej konferencji nosił nazwę Polska jest jedna. I to nasze hasło przewodnie nie jest przypadkowe, bo co jest zostało podkreślone dzisiaj między innymi chociażby przez posła Ardanowskiego, rząd Prawa i Sprawiedliwości od 8 lat właściwie realizuje politykę wspierania także mniejszych miejscowości. I trzeba powiedzieć o danych, trzeba powiedzieć o faktach, a fakty są takie, że od roku 2016 Grudziądz otrzymał z rządowych różnych źródeł, ale pochodzących z rządu, otrzymał 577 milionów złotych od 2016 roku. To jest wsparcie rodzin, to jest wsparcie przedsiębiorców, to są inwestycje w infrastrukturę w samorządzie. I to jest też istotne. My te inwestycje, my jako Prawo i Sprawiedliwość, rząd, prowadzimy to z głową. Mówiąc już tak bardzo wprost, nie wydajemy pieniędzy na głupoty, bo chcę zwrócić Państwu uwagę, że główne nasze inwestycje to jest właśnie wspomniana już chociażby hala targowa, która kosztuje mniej więcej, będzie kosztowała 25 milionów złotych. Handlowcy w końcu będą mieli godne warunki do handlowania, kupujący godne warunki do kupowania. Dzisiaj miałem też przyjemność rozmawiać z kilkoma handlowcami i oni powiedzieli, że to targowisko nie było remontowane od niepamiętnych czasów. Nawet nie są w stanie podać, kiedy była jakaś konkretna modernizacja. Więc to jest konkretne wsparcie w wysokości 25 milionów. Mamy konkretne wsparcie rządowe, jeśli chodzi o budowę nowej straży pożarnej, nowej siedziby straży pożarnej, nowej strażnicy, jednej z najbardziej nowoczesny obiekt, myślę, w Kujawsko-Pomorskim. Kolejna rzecz, jaką dofinansował w ostatnim czasie rząd Prawa i Sprawiedliwości, pieniądze pochodzące z Ministerstwa Kultury, 4 miliony złotych poszło na remont szkoły muzycznej. Kolejna rzecz, jaką Państwo pewnie usłyszeli, no to jest prawie 3 miliony na budowę boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Technicznych. To pochodzi z takiego programu Olimpia. I to jest istotne, co ja powiedziałem, że my te pieniądze wydatkujemy, w moim przekonaniu, logicznie i mądrze, wydajemy na priorytety dla mieszkańców, bo na pewno takim priorytetem jest hala targowa, na pewno takim priorytetem jest strażnica celem zabezpieczenia bezpieczeństwa mieszkańców. Dla przykładu, takiego kontrprzykładu, mogę powiedzieć, na co wydają pieniądze w ostatnim czasie pieniądze lokalne władze. No i takim kontrprzykładem rzucającym się w oczy jest ten słynny slip, który kosztuje prawie 1 milion złotych, który do tej pory nie został wykończony i który, jak mówił chyba rzecznik, nie jest realizowany do tej pory ze względu na to, że poziom Wisły jest zbyt wysoki. No to są jakieś kuriozalne wytłumaczenia, więc tych inwestycji jest bardzo dużo. Kolejna ogromna inwestycja, no to ten inkubator przedsiębiorczości. To jest
kilkadziesiąt milionów złotych. I prawda jest taka, że od tego, że my wybudujemy ten inkubator przedsiębiorczości, nie przybędzie w Grudziądzu przedsiębiorców. To tak nie działa. Budynek prawdopodobnie będzie świecił pustkami, obstawiam w dużej mierze. Można było te pieniądze wykorzystać znacznie, znacznie lepiej. Organizacja budżetu i jego wydatkowanie polega na mądrym zarządzaniu i mądrym dzieleniu środków. Naszym zdaniem chociażby znacznie lepszą inwestycją niż chociażby slip nad Wisłą, niż chociażby inwestycja w inkubator przedsiębiorczości, byłaby inwestycja w remont basenu miejskiego w Tarpnie, który funkcjonował wiele, wiele lat, a teraz Grudziądzanie, już kolejny rok za tej kadencji obecnych władz, nie będą mogli z tego basenu niestety korzystać. Korzystają z tego ludzie młodzi, ludzie starsi. Niestety to stoi odłogiem i z informacji, które mamy, nic się z tym w sezonie nie wydarzy. Co jest jeszcze ważna rzecz? Największa inwestycja, jaka powstanie w Grudziądzu. Tydzień temu mniej więcej radni Platformy próbowali tu uprawiać jakiś pewnego rodzaju performance, stand-up, a tak naprawdę mówili o tym, że elektrownia Orlenu już dawno powinna powstać i tak naprawdę to opóźnienia to jest wina PiS-u. No, prawda jest taka, że gdyby nie to, że Orlen tak naprawdę stał się szeroką grupą Orlen i nastąpiła konsolidacja energii PGNiG i Orlenu, to powiększyło znacznie zasoby Orlenu i tam, to o czym też mówił prezes Obajtek w swoim wystąpieniu, ta możliwość wybudowania tej największej w historii inwestycji w Grudziądzu stała się realnym faktem. 25 milionów złotych, tak jest szacowany wpływ z tytułu podatku od nieruchomości, jeśli chodzi o tą elektrownię, która finalizacja ma nastąpić w sierpniu 2025 roku. I jeszcze jedna rzecz, trochę z innej beczki. Wczoraj mieliśmy ważne wydarzenie w skali kraju. Ja wiem, że Państwo niedługo idziecie na konferencję do posła Tomasza Szymańskiego i zapewne nie trzeba być wielkim profetą, żeby domyślać się, jaki będzie temat tej konferencji. Wczoraj prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o badaniu wpływów rosyjskich i ja uważam, że to jest bardzo dobra, roztropna i mądra decyzja prezydenta. Ktokolwiek się takiej ustawy boi, to znaczy, że coś, mówiąc już kolokwialnie, za uszami mieć może. Podkreślanie, że ta ustawa jest niekonstytucyjna przez jakieś osoby, które nie mają często pojęcia o prawie. Chcę przypomnieć wszystkim, że o tym, czy ustawa jest konstytucyjna, czy nie, decyduje Trybunał Konstytucyjny i do tego został powołany. Mało tego, jak tak wszyscy z Platformy Obywatelskiej, z Lewicy i tak dalej powołują się na te standardy zachodnie, no to chcę im przypomnieć, że we Francji jest bardzo podobna ustawa, która funkcjonuje. I jakoś tam nie słyszałem, żeby ktokolwiek z Platformy Obywatelskiej czy z Lewicy protestował, że Francja jest niedemokratyczna. No nie słyszałem takich głosów i raczej nie usłyszę. Ta ustawa jest bardzo potrzebna, co jest ważne, ona będzie działać dalej. To nie jest tak, że ona jest rozpisana tylko do końca kadencji. Będzie działać dalej. Wiemy, jak Kreml działa, jak działa Rosja, więc te wpływy trzeba zbadać i myślę, że możemy całkiem ciekawych rozstrzygnięć się doczekać. Dziękuję. Szanowni Państwo, ja odniosę się tylko bardzo króciutko już do też pewnych wydarzeń, do pewnych wypowiedzi, szczególnie Pana Prezydenta, który w telewizji kablowej w materiale zarzucił, iż uczestnicząc w konferencji prasowej wypowiedziałem się kłamliwie, powiedział, że Pan Kosiński, Pan Radny Kosiński kłamał. Oczywiście sprawa dotyczyła pozyskiwania środków z Polskiego Ładu. Moja wypowiedź na konferencji prasowej oczywiście dotyczyła dokumentu, który był składany przez Pana Prezydenta, jak Państwo pamiętacie, był związany z przebudową ulic, infrastruktury drogowej na osiedlu Mniszek i Rządz na kwotę 56 milionów i oczywiście nie było w tym ani jednego słowa kłamstwa, dlatego że taki wniosek został złożony i taki wniosek nie uzyskał finansowania. Czyli była to absolutna prawda, ale nie o to w tym wszystkim chodzi. Ja pozwoliłem sobie przedzwonić i do Banku Gospodarstwa Krajowego i do Polskiego Ładu. Rozmawiałem na temat tego wniosku, historii tego wniosku i w zasadzie limity takich wniosków są dosyć wysoko określane, ale te wysokie określenia one dotyczą inwestycji często strategicznych, bardzo ważnych,
mówimy na przykład o jakimś elemencie trasy średnicowej, to w takim przypadku takie kwoty, które są z punktu organizacji, komunikacji w danym obszarze bardzo ważne, są inaczej traktowane. No tak w tym przypadku był to wniosek bardzo ogólny, który dotyczył całego obszaru w zasadzie dwóch osiedli. Wniosek został zakwalifikowany jako, można powiedzieć, ze względu na wysokość kwoty, która została określona jako trudny do zaakceptowania, dlatego że gdyby pan prezydent określił bliżej, w zasadzie skonkretyzował go w kwestii, ograniczył go na przykład do dwóch, do trzech ulic i te ulice zostałyby wpisane do tego wniosku, być może wtedy uzyskałby pozytywne rozpatrzenie. Ja przypomnę tylko, że ilość wniosków składanych do Polskiego Ładu jest olbrzymia w Polsce i wszyscy aspirują i niektóre gminy właśnie tak jak tutaj nasz prezydent składają i aplikują środki najwyższe, co jest często właśnie jak gdyby w dużym stopniu odrzucane, bo myśli się o powszechnym nasyceniu, o zrównoważonym rozwoju wielu gmin w Polsce. Co do zrównoważonego rozwoju, o którym pan prezydent także mówi w ostatnim czasie, o inwestycjach drogowych na terenie miasta Grudziądza, tutaj mamy bardzo duże zastrzeżenia, dlatego że znowu odwołam się do osiedla Miszek, które jest ostatnio w obiegu medialnym dosyć intensywnie komentowane, oceniane. Jesteśmy w trakcie odnoszenia się do braku realizacji inwestycji drogowych na tym osiedlu, dlatego że osiedle Miszek jest jednym z osiedli, na które wykonano najwięcej projektów drogowych. No niestety żaden z tych projektów drogowych nie doczekał się jeszcze realizacji. Są to ulice Pałucka, Dobrzyńska, Tatrzańska, część Aleja Sportowców, Malczewskiego. Na te projekty wydano setki tysięcy złotych. No i proszę Państwa, do dnia dzisiejszego nie ma realizacji. Prawdopodobnie będzie ogłoszony niebawem przetarg w stosunku do ulicy Tatrzańskiej. No jest pewna nadzieja, że chociaż jedna ulica w tym względzie będzie realizowana. Oczywiście kwestionuję tutaj ten zrównoważony rozwój miasta Grudziądza pod względem drogowym, dlatego że mamy czasami wrażenie takie, jakby Grudziądz był oddzielną jednostką, która leży tuż obok Grudziądza, bo tak jest też traktowany. Bardzo często też mamy do czynienia z pewnym zarzutem, który pojawia się w wypowiedziach radnych Koalicji Obywatelskiej, którzy często zarzucają, dzisiaj to też padło na tej dzisiejszej uroczystości, że radni bardzo często głosują przeciwko uchwale budżetowej miasta Grudziądza. Ja pozwolę sobie wytłumaczyć, dlaczego tak się dzieje. Państwo wiecie doskonale, jaka jest sytuacja grudziąckiego szpitala i przez wiele lat grudziącki szpital wygenerował bardzo olbrzymie straty. Zresztą dzieje się to aktualnie rokrocznie. Ja przypomnę też, że organem tworzącym dla grudziąckiego szpitala jest oczywiście miasto Grudziądz, które przez wiele lat z mocy urzędu było zobowiązane do pokrywania tej straty. Czyli straty powinny być zapisywane w corocznym budżecie miasta i powinny być pokrywane przez miasto. W innym przypadku dokonujemy bardzo poważnego zagrożenia dla funkcjonowania finansowego naszej jednostki i tutaj mamy niestety ale pretensje do pana prezydenta. I tu jest cały powód, dlaczego radni Prawa i Sprawiedliwości głosują przeciwko budżetom miasta i wszelkim uchwałom, które dotyczą zmian tej uchwały budżetowej. Z tego powodu, że te projekty nie zawierają pokrycia zobowiązania, które ciąży na mieście Grudziądzu. I to jest podstawowy problem. Ja przypomnę tylko, że wszystkie straty wygenerowane w ostatnich latach sięgają 300 kilkudziesięciu milionów i miasto jest w pełni odpowiedzialne za to, aby też uporać się z tym problemem. No niestety pan prezydent według naszej oceny w dużym stopniu jest dość mocno odwrócony plecami do szpitala i ta kwestia rozwiązania tego problemu niestety jest mu bardzo na dzień dzisiejszy obca. To myślę wszystko. Gdybyście Państwo mieli jakieś pytania, to bardzo proszę. Ta sprawa ulica, w zasadzie Aleja Sportowców jest odcinkiem bardzo długim, na który wykonano, tak jak mówiłem, powiedziałem i widnieje ten zapis także na liście, na której zbieramy podpisy. Wydano pieniądze publiczne w wysokości 120 tysięcy złotych, czyli projekt istnieje. Wydano w dwóch transzach, w zasadzie rok po roku po 60 tysięcy złotych. Taki projekt jest w Zarządzie Dróg Miejskich i do dnia dzisiejszego nie ogłoszono przetargu. Ulica stanowi bardzo bolesny odcinek i odcinek dosyć reprezentatywny, a bolesny dla tych, którzy ją użytkują. Ja przypomnę tylko, że
Z tej ulicy korzystają nie tylko mieszkańcy, ale organizowane wystawy psów, które dzieją się na terenie klubu Stal, kumulują nieraz po kilka tysięcy osób, które przyjeżdżają z całego świata. Przyjeżdżają też z Niemiec, przyjeżdżają ze Szwecji. To są też hodowcy psów z Polski. No nie mogą tego zrozumieć, że w takim stanie technicznym jest trakt, który wjedzie do klubu. Inicjatywa powstała oczywiście, jest inicjatywą mieszkańców, którzy zgłosili chęć i wolę zbierania podpisów zarówno na targowisku, ale także w wszelkich dowolnych miejscach. Dzisiaj w zakładzie fryzjerskim można złożyć taki podpis. Podpisy także były zbierane w ramach organizowanego festynu, w ramach organizowanego festynu w sobotę na stadionie. Także zebraliśmy aktualnie około 400 podpisów. Akcja jest kontynuowana i będzie kontynuowana dalej, zarówno w sobotę, być może i staniemy także przed kościołem, bo sprawa jest bardzo pilna i bardzo ważna i o tym sygnalizują mieszkańcy.